Siemano, TunityNit 24 bity. W dzisiejszym odcinku opowiem wam, w jaki sposób rapować z większymi emocjami. Z moich obserwacji mogę powiedzieć, że emocje w głosie to jest właśnie to, z czym najwięcej raperów ma problem. I ta właśnie rzecz odróżnia dobrych graczy od wybitnych. Dlaczego są one tak ważne? Moim zdaniem emocje są kluczową kwestią w muzyce, ponieważ to właśnie przez nie sięgamy tak naprawdę po dany utwór. Gdy słuchamy danego kawałka, chcemy właśnie otrzymać jakąś emocję. Jeśli jest nam smutno, to chcemy posłuchać czegoś smutnego, jeśli wesoło, czegoś skocznego i wesołego, i tak dalej, i tak dalej. I zarazem w drugą stronę. Jeśli akurat nie czujemy nic, to właśnie gdy słuchamy jakichś utworów, to jest ta rzecz, która tak naprawdę nas najbardziej w nich uwodzi. To, że wywoła w nas konkretny stan. Uważam również, że głównie po to właśnie słuchamy muzyki. Nie po to, żeby zachwycać się czyjąś techniką albo ciekawym wersem i tak dalej, tylko właśnie, żeby otrzymać jakąś emocję. Zwróćcie uwagę, że wiele z tych historii zawartych w tekstach wiele razy już słyszeliśmy, a jednak najbardziej do nas docierają te, w których najbardziej to czuć. Tyle słowem wstępu, zaczynajmy! Na początek musisz podkreślić ważne frazy w twoim tekście. Muszą być to frazy, które bardzo dobrze oddają temat twojego utworu. Załóżmy, że napisałeś tekst o tym, że wyprowadzasz się akurat z miasta i zmieniasz w ogóle swoje życie. Ważne jest, aby określić główną emocję, która tak naprawdę kryje się za tym tekstem. Może będzie to złość, może radość, może ekscytacja, może coś innego. Przypuśćmy, że jest to złość. Po prostu masz dość tego miejsca, w którym się znajdujesz i chcesz stąd jechać. Wtedy taką ważną frazą w twoim tekście mogłoby być: mam dość tego miasta. Już to jedno krótkie zdanie bardzo dobrze oddaje charakter całego utworu, więc bardzo dobrze będzie je podkreślić. W utworze zdecydowaliśmy się, że emocją przewodnią będzie złość, więc musimy podkreślić ze złością tę frazę. Mam dość tego miasta! Mam dość tego miasta! Zamiast po prostu lecieć monotonnie, warto z emocją podkreślić każdą taką ważną frazę. Starajmy się więc akcentować wszystkie słowa, które chcemy podkreślić i które dobrze oddają charakter naszego utworu. Bardzo dobrze jest też pobawić się stylem tego nawinięcia i wypróbować różne podejścia. Tę samą frazę ze złością możemy nawinąć w różny sposób. Mam dość tego miasta! Mam dość tego miasta! Mam dość tego miasta! Mam dość tego miasta! Widzicie? Wszystko ze złością, a różne style. Ale ja lubię swoje miasto. Bardzo ważne jest, aby emocja, którą staramy się przekazać w głosie, była spójna z treścią. To chyba oczywiste. Czyli jeśli treść naturalnie wyraża złość, nie możemy tego nawinąć w sposób radosny. Mam dość tego miasta! Czajcie, o co chodzi. Po prostu musimy być spójni z tekstem. Bardzo dobrze jest wyobrażać sobie, że nawija się do jakiejś osoby i próbuje się jej przekazać to, co ma do powiedzenia. Zauważcie, że na co dzień, kiedy rozmawiamy z różnymi ludźmi, nasz głos zmienia się w zależności od tego, co przekazujemy akurat w danym momencie. Jeśli jesteśmy źli, to mówimy do kogoś złym tonem, jeśli jesteśmy radośni, to radosnym, no i w zależności od nastroju. Warto wyobrazić sobie, w jaki sposób byśmy wymówili daną frazę do osoby i w ten sposób postarajmy się zarapować. Czyli nie mówiłbyś do kogoś, mam dość tego miasta. Znaczy, zależy, co byś chciał przekazać. Ale jeśli byłbyś zły, tylko powiedziałbyś, mam dość tego miasta. Wiesz, jesteś zły. I wtedy można dużo łatwiej to wpleść do swojej nawiki. Czyli podczas nawijania już wyobrazić sobie, jakby się to mówiło, i po prostu nawinąć z emocją. Tak jakbyś do kogoś mówił. Bardzo fajnym sposobem, moim zdaniem, jest postaranie się wejście w rolę, którą chce się grać. Oczywiście nie chodzi o udawanie kogoś, albo udawanie czegokolwiek, tylko tak naprawdę odgrywanie siebie, swojego stanu z danej chwili. Z konkretnej chwili, nie tej obecnej. Jeśli jesteś w studio i chcesz nagrać smutny kawałek, a jest ci akurat wesoło, no to oczywiste, że dobrze, gdybyś doprowadził się do takiego stanu smutnego siebie. Jeśli będziesz wesoły, to będzie to jednak czuć w twoim głosie i ten kawałek nie będzie taki smutny, jak mógłby być. To właśnie mam na myśli, mówiąc, aby wejść w daną rolę. Musisz poczuć się jak aktor i wyobrazić sobie, jak wywołać w sobie dane emocje, jakie przedstawić. Nawet możesz postarać się zmienić te emocje w sobie w danym momencie. Jeśli nagrywasz na przykład smutny utwór, to bardzo dobrze wprowadzi się w ten stan na czas nagrania, no bo dłużej to bez sensu, i wywołać w sobie smutek za pomocą różnych rzeczy. Mogą być to filmy, muzyka, może jakaś opowieść, lub może sobie przypomnieć jakieś smutne historie swojego życia. Może być to nieprzyjemne, ale warto, aby wprowadzić się w dany stan. Na co dzień, gdy odczuwasz różne emocje, sprawdzaj, co wprowadza cię w dany stan. Co sprawia, że na przykład jesteś smutny. Gdy robisz się smutny, gdy widzisz na przykład deszcz padający za oknem, to warto to wykorzystać. W takiej sytuacji możesz sobie na przykład puścić nagranie deszczu przed nagraniem. Może zrobisz się smutny. Bardzo fajną rzeczą, którą muszę wam polecić, jest ćwiczenie nawijania z różnymi emocjami. Weź jakikolwiek napisany przez siebie tekst i postaraj się go nawinąć w sposób wesoły. Postaraj się, aby zabrzmiał on wesoło. Następnie weź ten sam tekst i postaraj się go nawinąć na przykład ze złością, albo z miłością, albo z rozpaczą, z czymkolwiek innym. Postaraj się nawijać ten sam tekst z różnymi emocjami, aż wreszcie zaczniesz nad nimi panować. Zobaczysz, że potrafisz sprawić, aby dany tekst zabrzmiał na smutny, na wesoły, na waleczny, na jakikolwiek. I wtedy, jeśli będziesz miał tekst na przykład wesoły, to dużo łatwiej będzie ci nagrać go na wesoło i wzbudzić w swoim głosie właśnie te emocje. No i wtedy zabrzmisz petardo. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek przyda wam się w waszym rozwoju muzycznym, a jeśli interesują cię również inne kategorie umiejętności, to zapraszam do odcinka, który nagram już wcześniej. Wymieniam tam 10 kluczowych umiejętności rapu, a jedną z nich są właśnie emocje w głosie. Jeśli masz jakieś sugestie, pytania i tak dalej, zapraszam oczywiście do komentarzy, a jeśli film się podobał, zostaw łapy w górę, bij w dzwony, subskrybuj. Przypominam, że za tydzień wracamy z beatboxem, za dwa z produkcją muzyczną, a do rapu wracamy za trzy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Big up!
Mówi do was Nitinit, 24 bity! Ale ja lubię swoje miasto. LDZ, yo!